Witam. Dziś na film na życzenie jednego z widzów, który poprosił mnie, żeby nagrać trochę więcej na temat tego, gdzie i jak ja łowię swoje robaczki. Jak wskazuje wam tablica rejestracyjna mojego samochodu, ja mieszkam w Szczecinie. Mamy tu kilka basenów przeciwpożarowych, no i właśnie na jeden z nich postanowiłem się wybrać. Jest on niedaleko mojego domu i jest w nim bardzo dużo robaczków, nie ma tam ryb. Dzięki temu nie są one zjadane i spokojnie mogą się tam rozmnażać. Po przeskoczeniu przez ogrodzenie, ja zawsze na początku napełniam sobie wiadro wodą, tak żeby móc potem odkładać złowione robaczki. O sprzęcie, jakiego używam, jest to zwykły kij od szczotki, kawałek pętli zrobionego z drutu, rajstopy mojej żony, naciągnięte na tą pętlę, jak widzicie, owinięte kawałkiem żyłki i od cały sprzęt, to wszystko przykręcone do kija, cały sprzęt, żadna filozofia. I sprawdza się rewelacyjnie. A tu już ujęcie spod wody. Zobaczcie, jest tutaj bardzo dużo tych robaczków. Naprawdę nie muszę dużo się nachodzić, żeby złowić ich. No taką odpowiednią ilość, żebym ja przez tam co najmniej 3 do 5 dni mógł sobie spokojnie z tego korzystać. Za dużo nie łowię naraz, ponieważ mam blisko i mogę sobie podjechać zazwyczaj kiedy chcę. A jakbym złowił po prostu naraz za dużo, to one potem by zdychały, woda by się psuła, a szkoda mi tych małych stworzonek, niech sobie żyją tu w basenie, a nie zdychają u mnie w beczce. Więc tak średnio zagarnę siatką jakieś, nie wiem, 3 do 4 razy i mam już taką ilość, że moje ryby spokojnie mają przez kilka dni co jeść. Robaczki złowione za pierwszym razem trafiają już do wiadra. Tak jak mówiłem, ja tą czynność powtarzam 3 do 4 razy w zależności ile aktualnie jest tych stworzonek w basenie i po której stronie łowię, bo zazwyczaj łowię po tej słonecznej stronie, bo siedzi ich tam znacznie więcej. Jak możecie zauważyć, dużo ich siedzi na dnie. Jest aż, no, można powiedzieć, takie czerwone. Dlatego kilkukrotnie przychodzę zazwyczaj w tym samym miejscu, ponieważ po pierwszym przeciągnięciu siatką podnoszą się one do góry i za drugim razem zawsze już złowię ich znacznie więcej. Woda jest tutaj dosyć czysta, zobaczcie, trochę zagloniona, więc one mają co tam jeść. No i sporo liści z okolicznych drzew. Ale robaki tu są bardzo zdrowe i bardzo pożywne. Ja tu łowię od, no, dosłownie, nie wiem, kilkunastu lat już chyba. I nigdy jeszcze się nie sparzyłem na tym basenie. Co prawda kilkukrotnie było tak, że przyjechałem, a tam było pusto, bo akurat go czyścili. Ale zazwyczaj jest tutaj sporo tych stworzonek. Okresowo jest ich więcej, albo jest ich mniej. Nie wiem dokładnie, od czego to zależy. Czasami jest tak, że ja przyciągnę raz siatką i jest po prostu tam taka wielka ilość tych stworzeń, że ja wrzucam nawet połowę tego do wiadra, a resztę z powrotem trafia do basenu. A czasami się zdarzy tak, że muszę przeciągnąć, no, nawet 6, 7 albo i 10 razy, żeby nałapać akurat taką ilość tych stworzeń, która mnie interesuje. A tu zobaczcie, możemy obejrzeć sobie stworzenia, jakie złapałem. Te takie bardziej zielone, to jest oczlik, popularnie zwany też cyklopem. To są takie mniejsze robaczki, a te takie bardziej czerwone to rozwielitka, zwana również dafnią. Tej jest trochę więcej. I to jest najlepszy przysmak właśnie dla większych ryb, bo ona jest trochę większa, dla skalarki to uwielbiają. No i jest jeszcze wodzień, popularnie zwany szklarką albo białym komarem. Te larwy tutaj też występują, ale występują także w formie poczwarek. Tutaj ciekawe ujęcie, włożyłem kamerę, zobaczcie, do wiaderka i możemy sobie trochę bliższe odległości zobaczyć właśnie te małe pływające stworzonka. Ja właśnie dlatego lubię ten basen, że jest tu różnorodność, jeżeli chodzi o te małe robaczki. Dzięki temu w zasadzie wszystkie rybki znajdą odpowiedniej wielkości pokarm dla siebie, bo niektóre, na przykład rozwielitki czy larwy wodzienia, są za duże dla mniejszych ryb. Ja mam na przykład drobnoustki czy neonki. One są dla nich trochę za duże, ale już na przykład oczlik czy mniejsze te rozwielitki, jak najbardziej, tak? Skalary oczywiście to są duże ryby, one zajadają się najchętniej tym, co jest największe, więc wybierają te większe rozwielitki, no i oczywiście larwy oraz poczwarki wodzienia. To jest ich przysmak. Złowiłem już odpowiednią liczbę robaczków, tak żeby zapewnić moim rybom pożywienie na kilka dni. Pukamy siatkę, zamykamy wiadro, no i w zasadzie już
połowieniu można opuścić ten basen. Został jeszcze tylko najtrudniejszy element, czyli skok przez płot. No i najcięższy element, czyli wyciągnięcie tego kilkunastolitrowego wiadra z wodą przez ten płot. No to tu trzeba się trochę namęczyć, ale czego się nie robi, dlatego żeby ryby były najedzone. A to już ujęcia z domu. Zobaczcie, ja zawsze za pierwszym kamieniem staram się wyłapać jak najwięcej larw właśnie wodzienia, a przede wszystkim wszystkie poczwarki. A to dlatego, że taka larwa to 2-3 dni już zamienia się w poczwarkę, a poczwarka to czasami nie popływa nawet kilku godzin, a już robi się z niej komar. Zobaczcie, tutaj po lewej stronie jest taka ładna, szklista forma właśnie larwy tego wodzienia, a po prawej te takie ciemne, to jest właśnie poczwarka. Te poczwarki, mówię, czasami jest tak, że ja przyjeżdżam dosłownie, nie wiem, po 10 minutach, a już niektóre są wyklute i otwieram wieko od wiadra, a tu już wylatuje mi komar. Także te staram się wyłapać jak najszybciej, no właśnie ze względu na to, żeby nie zdążyły się wykluć, żeby moje ryby je zjadły, bo to jest no niewątpliwie największy przysmak właśnie dla skalarów. One tuż po wpuszczeniu właśnie tych robaczków, pierwsze co, to wyjadają te największe larwy wodzienia. No i tu właśnie jest pokazane, jak ja to wyciągam. Zwyczajnie macham siatką, tym małym sitkiem w wiaderku i zobaczcie, te larwy zawsze zostają w ostatniej kropli wody i się w niej, bo dlatego, że się ruszają, a te małe robaki przyklejają się do siatki, więc w taki naturalny sposób ja sobie odsiewam po prostu te większe larwy. No i staram się wyłowić ich jak najwięcej, tak żeby jak najwięcej za pierwszym razem trafiło do akwarium, po prostu żeby się nie wykluły. I tak złapane robaczki ja teraz wypłuczę sobie pod bieżącą wodą, żeby pozbyć się jakichś tam drobniejszych zanieczyszczeń, no i przede wszystkim spłukać tą wodę z basenu. A tutaj właśnie kubeczek z robaczkami. Możemy zaobserwować, że cała góra to praktycznie są te właśnie przezroczyste larwy wodzienia. Zobaczcie, jest ich tam całkiem sporo. Dół zajmują sobie rozwielitki oraz oczlik. No i tu mamy kilka poczwarek, no i bardzo duża ilość tych szklistych larw. Ja te robaczki wlewam teraz do akwarium, a Was zapraszam na szał żerowania.
Tym, którzy dotarli do tego momentu, serdecznie gratuluję i dziękuję za obejrzenie tego materiału. Serdecznie zapraszam wszystkich do komentowania. Jeżeli też chcecie, żebym o czymś nagrał film, żebym o czymś powiedział, żeby na czymś się bardziej skupić, serdecznie zapraszam Was do napisania w komentarzach, o czym byście chcieli ode mnie usłyszeć. Do zobaczenia, cześć.